Dzień dobry, witam na kanale Paramaxir w serii codziennej Paramaxir i w dniu dzisiejszym wybraliśmy się do wiedźmińskiej knajpy, zasadniczo tawerny Wilczy Dół. Sprawdzimy, co jest w menu, jak to wygląda, co można poczuć smak Wiedźmina. Zapraszam do oglądaka. Na start schody na pół buta, które mogą zabić. Pierwsza pułapka. Ja zwykłam na początku moi duży z tym, co pierwszy raz przybyli, w naszych magicznych walutach, mianowicie dukaty. Jeden dukat kosztuje 2,50 zł polskich, minimalnie za pierwszym razem 30 ich kupić można. Do naszego barduka, który zasiada naprzeciwko baru, to znaczy jak wyjdziecie tym korytarzem, skręcicie w prawo, musicie wiedzieć tylko, że transakcja w jedną stronę działa, jak to w magii bywa, to znaczy jeżeli jakieś dukaty wam zostaną, bierzecie na pamiątkę, ewentualnie do nas wracacie i wysiadujecie na nie ponownie. Górnej granicy nie ma, to znaczy bierzecie ile dusza zapragnie. Po prawej stronie znajdziecie ceny w dukatach, więc możecie obliczyć ile ich chcecie, czy je chcecie. I jak zobaczę je na stole, przybywam i zbieram zamówienie. A jeżeli nie, to po prostu dajcie mi znać, ja będę wędrować. W porządku. Dzięki bardzo, hej. Ta pani tak trochę gotikowo gadała. Nigdy nie grałem w sumie w Wiedźmina, ani nie czytałem książek Wiedźmina, ale stwierdziłem, że może być to ciekawe dla co po niektórych. No i też dość dobre opinie ma ta knajpa. Wywary. Smoczy ziew, ostry paprykowy, wywar do syta. Gersty serowy i cebulowy, wywar z grzankami. Czyli to są zupy po prostu. Za grucha, decha pełna, dobra. Szynka, kaszanka, no to mnie nie interesuje. Też obsy dla kilku osób, czyli więcej po prostu wdupcają. Dobra, pewnie jakieś standardowe danie byśmy wzięli. Kurak z ognia, boczkiem przekładany na patuku, a na drugim z ognia warzywa, na dodatek chlebkami naoliwione i siekanych warzyw świeżych trochę. Kawał mięcha ze świniaka, ze śliwkowej marynacie, zemiażdżonymi bulwami, serem żółtym, trochę jakiś kotlet, nie? Kurak szarpany w miodowym piwie i orzechem w bule, a tu kebab. No dobra, mięso i kasza we kapustę zawinięte. Polane ze pomidora sosem. Gołąbki, na wiasie. Dobrze, że jest wytłumaczone. Pierogarsy. To może pierogi na pewno bym skipnął. A siki ze krymem. Myślę, że siki chyba wezmę jakieś. To jest cukrem dronem. Jakim? Cukrem dronem. To ostatnie. Cukrem dronem. O, to będą gorzkie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Eliksiry magiczne. Możesz sam stworzyć, uważaj, na serce lodu, które jest składnikiem każdego eliksiru. Znaczący się eliksir samodzielnie, postępuj krok po kroku, otrzymaj receptury. No i to na pewno zrobię. Ja potrzebuję eliksir na siłę, bo jestem mocno niewyspany. A ja na manę, bo będę szła zaraz do pracy. No albo odwagi. Ewentualnie młodości, żeby cię w krzyżu nie bolało. No eliksir na siłkę na pewno. Ja chyba zaryzykuję alkoholowy. Ja chyba też, przed pracą. To bym chyba zjadł. Kawał mięcha ze świnia, chociaż w śliwkowej marynacie, z zmiażdżonymi bulwami. Dobra. Prosiłbym 44 do kacioszki. 110 zł. A można jednak kartą? Jasne. No dobra, no. Dzięki, miłego podawania. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ja mam pytanie. No. Tak. Czy byłaby opcja, żebyście się przesiedli do tej sali? Jest fajniejsza. No. Stolik dwuosobowy. No. Chodź, pokażę. No bardzo, bardzo miło i przyjemnie, uprzejmie. A czy w ogóle mógłbym sobie ciebie nagrać ewentualnie? O, a będę musiała coś mówić? Czy nie, coś? Nie, nic konkretnie. Dobra, no to jasne, bez problemu. Jako ten. Tamten stolik w rogu, odpowiadam wam? Dobra. Nie ma problemu, bardzo przyjemnie. No i nawet lepiej by było mi siebie nagrywać, no. Wyganiają nas. Dobra, po pierwszych kontaktach z ludźmi się już trochę odmuliłem, bo tak naprawdę jestem tuż po wstaniu, po popołudniowej drzemce. Nabyłem dukaty, warte 110 zł i czekam na panią kelnerkę. Witajcie. Witaj. Dzień dobry. Siema. Wiedziałem, że pracujesz tutaj. Wiesz co, ja też nie. Jaki ten świat jest mały. Dobra. Znaliśmy się na jakiejś imprezie jakiś czas temu, no.
No. No i mówi w ogóle nowcz, no. Pięknie. Dobra, więc wiecie, o co chodzi, czy... Wiem, o co chodzi, mamy dukaty. Super, to nie muszę tłumaczyć, czy nie? Nie, no, ale z czym? Jeszcze chciałbym tłumaczyć. No ja wiem, no, że jeden, jeden to 2,5. Macie 30, tak? 44. A wiecie, co już chcecie czytać? Tak, no tak, dlatego wziąłem 44, a nie 30. A ile mi z tego zostawisz? Dukatów? To ja, nie. A, właśnie, no, no, znajomy wypadałoby więcej sobie zostawić, nie? A na biednego trafiło, to nie zostawię. Ale w sensie, że na mnie biednego? Że na mnie biednego, no. A to ja też jestem biedna. No ja teraz bezrobotny jestem, aż nie podpiszę kolejnej walki. Mięcha. Ze świniaka. We śliwkowej marynacie. Nie musisz czytać do końca. Już się wielu ludzi mi czytało wszystko. Ja no mówię, wyślam się, bo ja po prostu korzystam z najbardziej przeruchanego żartu, żeby się wkurzyć, no. Nie, nie wkurzyj. Musicie poczekać, bo musicie sobie suchy lód, no. Jak odparuję, żeby dopiero wybić. No wiem, żeby... No, żeby w buźkę sobie nie zrobić kuku, no ja wiem. Dacie radę. Tak. Dzięki, pa, pa. O, instrukcja jeszcze jest z kitu. Przyjrzy się dokładnie wszystkim buteleczkom. Przyjrzałem się wszystkim buteleczkom. Co to jest w ogóle za buteleczka? Wlej powoli do pucharu duże buteleczki oznaczone kolorem zielonym. To wygląda na zielony i to też. Najpierw to i to. O, ja znam ten smak, ten zapach. O, też znam. Pierwszy to był Red Bull, a teraz to jest Jagger. Teraz wlej powoli do pucharu jedną małą buteleczkę oznaczoną kolorem białym. Białym? O, jest, mam. Pyk. A nie, na kobuj, to był Jagger. Te pierwsze dwie to był Energol, no. Zobaczmy, najmniejsze fiolki. To jest to chyba, nie? Chyba tego nie wciągnął. Wlej powoli do pucharu jedną małą buteleczkę z kolorem czerwonym. Mix, mix. Wrzuć do pucharu zawartość próbówki. Serce lodu. Jo. Ale zimna jest ta końcóweczka. Pewnie dlatego, że to suchy lodzik. Zawartość małej buteleczki oznaczonej kolorem czarnym. Kolorek zmienił. Delikatnie puchnij w rurkę. A. Tylko bo to nie było delikatne. Czy to tą rurką pije, czy jak? Bo... Tak, później jak A tu jest lodzik. Czekaj minutę i pij ile wlezie. Dobra, czas na ciebie. Alchemik. Można poczuć do mnie chemię. Ładnie tutaj. Hiczka. Słyszałeś to? A bo ty wszystko wrzuciłaś? Jest, kurczę, mały problem, bo chyba nie zgadza się karteczka z tymi. Bo to jest namane, ja miałam namane. To nie ma znaczenia, co, w którym, nie ma znaczenia, co w którym momencie dodasz? Nie, nie ma zielonego. Nie ma zielonego. Nie mam zielonego, ty, dobra. Nie ma to znaczenia. Okej, okay, jasne. Jak zrobicie swoje, to na pewno bardziej was kopię. No dobra. Nie mam problemu. To rozumiem, co, o co chodziło z tymi wydającymi, nie? Nie, to na was, to prawda na barwie. Dobra, no. A co tutaj masz, sok pomarańczowy? A młodości, słuchaj, świetnie. Nie, bo w młodości są tylko trzy fiolki. A tu masz więcej fioleczek. To jest kurwy fioleczek, no. To może po prostu ktoś się pomylił z jedną fiolką. No. Dobra, będzie
improwizacja wielka. Więc na pewno będzie spoko. Piękny kolor. Czujesz tę siłę? Dziki gon. Gon się. Te eliksir oceniam na 8 na 10. Mocno legitnie. Mocno spoko. Tak oto prezentują się naleśniczki. Testujemy je zaraz. A w ten sposób prezentuje się kawał mięcha. Co tu jest jeszcze? Kapucha i ziemnior. Jeszcze płaczek. To jest chyba śliwka. To jest śliweczka, Boże. No, pokaźna jest ta porcja całkiem. Sprawdzimy, jak w smaku zaraz. Niezły kawał. Że żart. To też był kawał. Mięsa, bo nie skończyłem tego zdania pierwszego. Mówię wszystkiego, się wypowiem. Tymianek mocno czuć, ale właśnie nie byłem w stanie zorientować się, co to jest jeszcze dodatkowo, bo zapomniałem, co jest jeszcze w tych ziemniakach, a to jest ser żółty. I jest to takie dziwne, ale całkiem zjadliwe. Tymianek bardzo lubię. A w dodatku kapusta zasmażana. Ta kapusta jest chyba najlepszą opcją ze wszystkich tutaj rzeczy dostępnych na talerzu. Jeszcze spróbuję tego mięska z tym, no, powidełkiem takim, który jest tutaj jako, powiedzmy, taki dressing. To mięso grillowane mocno. No, to powidełko tak niewiele zmienia. Kapustka jest ewidentnie najmocniejszym fragmentem, bo jest bardzo dobra. No i plus tego pire, że to ziemniak, bo ja bardzo lubię ziemniaki. A ta nutka tego sera żółtego, no, jest całkiem ciekawa. Jeszcze w takiej konfiguracji ziemniaka nie próbowałem. Bo to mięsko trochę pozostawia do życzenia. Ogólna ocenka, takie jest 6, 7 na 10. Da się zjeść. Cena też nie całkiem przystępna, jak na knajpę tematyczną, bo 36 ziko w centrum Krakowa. Okejka. No, no curacao na pewno czuję i też widać po kolorze, że jest. No ale nie, jest jagger. Ja czuję ten jagger na 100%, no. Właśnie byliśmy świadkami sytuacji, gdzie jakiś pan Wiedźmina próbował zjeść menu. To słodko jest. Z serkiem. Słodkim twarożkiem. A to... Jest mi ta śmietanka. No ale jeśli go oceniam na 8 na 10. Mega dobry. Ten napój na 6 na 10. Mój lepszy. Także wymieniamy się. Ja też jestem głodny nie na słodkie, więc wymieniamy się po prostu. Kuba zadecydował. Popiekamy ziemniaczki. Zobacz, tu jest skórka. I w środku do ziemniaka jest napchane pire. Kurde, dlatego to tak smakuje. Właśnie coś mi tu nie pasowało. A w razie nie zwróciłem na to uwagę, bo jest tu tak trochę ciemnawo. I patrzyłem z tej perspektywy. I tak się zastanawiałem, co to kurde jest, no. Dobra, Fika. Zostawiam ci dychę. Może 12 w sumie. Po znajomości. Więcej niż 10%. Wow. Pozdro. Jeszcze 5. Drugie pozdro masz. A nie, jeszcze 2. To jest dalsze sobie to chytnie. Dostałem informację, że za tymi drzwiami jest tron. I rzeczywiście jest. Dzięki bardzo, Fika, za informację. Pozdro. To już po w sumie 110 zł za jedzonko do 2 osób i pitko. Takie fancy, że możesz sobie samemu zrobić eliksir. Jedzonko całkiem dobre. Naleśniki 8 na 10 jak na moje. Spoko, rodzaj obsługi, taki klimatyczny. Jedzonko git. 110 zł dla 2 osób w centrum Krakowa, to uważam, że git cena. Ogólnie ocenka 8,5 na 10.